Znam ludzi, którzy mają pięcioletnią córkę. I ta mała zachowuje się w dość nietypowy sposób, chociaż jest to takie zachowanie, którego pewnie każdy rodzic oczekiwałby od swojego dziecka. Bo na przykład, kiedy bawi się jednymi zabawkami i ma ochotę zacząć bawić się innymi, to najpierw posprząta, posprząta te pierwsze i nie zacznie się bawić, dopóki nie będzie porządku, albo nie skończy się bawić, jeśli wszystkiego nie uporządkuje. I może nawet nie nie wynika to z jakiegoś przymusu, tylko ona ma już pewną potrzebę, żeby właśnie w ten sposób ogarniać przestrzeń, która jest wokół niej. Ta mała dziewczynka bardzo y, lubi się również dzielić, i y, ostatnio miała miejsce taka naprawdę bardzo ciekawa sytuacja, że bardziej niż to, że otrzymała od swojego taty Barbie van, w którym miała po prostu wszystkie możliwe rzeczy związane z Barbie, to bardziej niż to interesowało ją to, że mama przygotowała prezenty dla dzieci w przedszkolu, w przedszkolu z którymi będzie się mogła właśnie tymi prezentami podzielić. Ona się po prostu lubi dzielić, dba o ludzi, których kocha, dba o ludzi, którzy są dla nich ważni, dla niej ważni i to jest naprawdę coś. Bardzo, bardzo nietypowego. Ten obraz tej małej dziewczynki, która właśnie jest w stanie działać w taki bardzo dojrzały, jak na swój wiek, sposób, łączy mi się z tą dzisiejszą Ewangelią. Widzimy tutaj ojca, który ma dwóch synów i prosi ich o zrobienie pewnych rzeczy, i najbardziej będą nas interesowały oczywiście odpowiedzi, które tutaj padają. Ojciec mówi: Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. I pierwszy człowiek odpowiada: Idę, panie, lecz nie poszedł. Więc ten ojciec zwraca się do swojego drugiego syna, a tamten odpowiada mu: Nie chce. Później jednak opamiętał się i poszedł. I wiemy, że zasadniczo chodzi tutaj o, o, o to działanie, które ci synowie podejmują. Ale bardziej niż na nich i, i, i na ich działaniu, chciałbym się skupić na, na ojcu. Bo co to za ojciec, któremu obydwaj synowie tak naprawdę odmawiają? Pierwszy mówi, że coś zrobi, ale nie robi, a drugi mówi, że nie zrobi. Potem się zreflektował i zrobił, ale ogólnie jest tutaj dużo tych negatywnych odpowiedzi. Można sobie też zadać pytanie, co to za ojciec, do którego syn mówi, Panie. Coś tutaj mocno, mocno nie gra i te ich negatywne odpowiedzi, i również to, jak ten pierwszy się do niego zwraca, każe mi się zastanawiać właśnie nad tym, kim był ten ojciec i czego wymagał o, od swoich dzieci. Dlaczego doprowadził ich do takiego momentu, że obydwaj nie byli chętni podejmować tego, co, co im proponował, tego, czego od nich y, wymagał. W jaki sposób do tego doszło? Być może było tak, że, że był to ojciec, który faktycznie chciał panować, który był autorytarny. Który łamał swoich synów po to, żeby robili to, czego od nich chciał, a, a taka postawa w pewnym momencie doprowadza drugiego człowieka do buntu, do buntu, do słusznego buntu, do słusznego przeciwstawienia się autorytaryzmowi. Autorytarni rodzice. Nie wychowują swoich dzieci w dobry sposób. Dzieci nie są im posłuszne, dlatego że chcą, dlatego że widzą, że rodzice proponują coś dobrego, tylko dlatego, że się boją. A strach to będzie pewnie bardzo słaba motywacja. I niestety, pewnie w naszym doświadczeniu będzie dużo takich sytuacji, kiedy będziemy mogli sobie przypomnieć, Wiele, wiele momentów z naszego życia, kiedy inni ludzie oddziaływali na nas poprzez strach. Którzy byli agresywni, którzy byli autorytarni, i w ten sposób właśnie próbowali, próbowali przymusić nas do posłuszeństwa, przymusić do zrobienia tego, co, co powinniśmy zrobić. Może byli to nasi rodzice, może byli to nauczyciele w szkole, może przełożeni w pracy albo w różnych innych kontekstach, w których na co dzień funkcjonujemy. Krótko mówiąc, to nie jest droga Boża. To nie jest droga Boża i wracam tutaj po raz kolejny do tego fragmentu nauczania Karola Wojtyły, o którym mówiłem Wam tydzień temu. Powiedziałem Wam wtedy, że Bóg, tak jak pisze Karol Wojtyła, Bóg dał człowiekowi rozum i wolną wolę, tym samym dał mu możliwość wytyczania sobie celów i realizowania tych celów. Ale dalej papież pisze bardzo ciekawą rzecz, bo jest przecież czasem tak, że Bóg chce, żebyśmy coś dla Niego zrobili. Że Bóg chce, żebyśmy zrealizowali jakiś Jego cel. I w jaki sposób wtedy działa? Działa tak, że tłumaczy człowiekowi o co chodzi, żeby człowiek mógł zrozumieć Jego cel, a rozumiejąc Jego cel, żeby mógł ten cel wybrać i uczynić swoim celem. Więc Pan Bóg nikogo do niczego nie przymusza. Nie chce, żebyśmy byli motywowani strachem, nie jest autorytarny, tylko tłumaczy i na tym polega cała logika objawienia. Bóg do nas mówi po to, żebyśmy mogli go zrozumieć? Po to, żebyśmy, rozumiejąc go, mogli rozpoznać dobro, które zamierzył dla naszego życia, a potem, żebyśmy mogli te wszystkie jego plany wybrać, uczynić swoimi i w wolności realizować. I to jest niesamowite, i łączy się to również z dzisiejszym drugim czytaniem, bo Święty Paweł mówi tutaj na przykład o. Mówi tutaj o mocy, o mocy przekonującej miłości, czyli że miłość ma pewną moc, żeby przekonywać. Bóg ma pewną moc, żeby przekonywać, ale to jest moc miłości. To nie jest moc nadużycia, to nie jest moc strachu, to jest moc miłości. A ta miłość polega na tym, że jak Bóg dał nam rozum i wolną wolę. To szanuje to, że powierzył nam rozum i wolną wolę. Bóg liczy się z naszą godnością. Bóg liczy się z tym, że jesteśmy osobami. Bóg liczy się z tym, że sami sobie wyznaczamy cele, i dlatego z nami rozmawia i zachęca nas do tego, żebyśmy wybrali te jego cele. Ale dalej też jest napisane: święty Paweł pisze, żebyśmy w pokorze jedni, oceniali jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Prawdę powiedziawszy, wystarczyłoby, gdybyśmy oceniali innych ludzi za równych sobie. To wystarczy. Bóg traktuje nas jak równych sobie. Bóg jest osobą, Bóg y, myśli i działa samodzielnie. Bóg nam powierzył te władze samodzielnego myślenia i samodzielnego działania, czyli już wtedy potraktował nas y, jak równych sobie, kiedy nas stworzył y, i dalej Dalej nas szanuje, dalej traktuje nas jak równych sobie. I, I to jest, moi drodzy, wielka rzecz. Wielka rzecz. I teraz wracam do tej małej dziewczynki z początku, o której mówiłem. To w jaki sposób wychowują ją jej rodzice? To nie jest wychowanie bezstresowe. Znam ludzi, którzy w bezstresowy sposób wychowują swoje dzieci i szczerze im współczuję. Tego, co za niedługo będą im fundowały ich dzieci. Ta mała dziewczynka, o której powiedziałem Wam na początku, jest wychowywana w dialogu. Jej rodzice. Tłumaczą jej o co chodzi. Zależy, jej, zależy im na tym, żeby rozumieli przyczyny i skutki. I, I właśnie dlatego ta mała już teraz przyjęła te ich cele, te pożądane cele, ale miała okazję je zrozumieć. Miała okazję usłyszeć też od swoich rodziców, że jeżeli będzie potrzebowała, to chętnie pomogą jej w tym, żeby ten pokój posprzątać. A w praktyce skończyło się to tak, że młoda po prostu lubi porządek i sama o ten porządek dba. Dzieli się, tak jak Wam powiedziałem. Więc można by powiedzieć, że to wychowanie w dialogu osiągnęło w tym przypadku naprawdę wyjątkowe, wyjątkowe rezultaty. I nie ma to nic wspólnego z bezstresowym wychowaniem. Jest po prostu traktowaniem tego małego człowieka na równi. I ten mały przykład jest też, jest też taką. Ten mały przykład mówi nam o tym, jak powinniśmy traktować siebie nawzajem, już w tych dojrzałych relacjach. Jeżeli relacje, które tworzymy, mają być dobre i dojrzałe, jeżeli mamy w nich wzrastać, to to się nie wydarzy, jeżeli nie będziemy traktować innych ludzi na równi, jeżeli nie będziemy szanować tego, że mają rozum i wolną wolę. I to jest tak samo do zaaplikowania we wszystkich relacjach, w których jesteśmy. Jesteśmy przełożonymi albo podwładnymi, jako podwładni, pomimo tego, że jesteśmy w tej hierarchii niżej, mamy prawo wymagać tego, żeby szanowano naszą godność. A jeżeli jesteśmy przełożonymi w takiej czy innej sytuacji i mamy pod sobą jakiś ludzi, to nie osiągniemy satysfakcjonujących nas rezultatów, jeżeli nie będziemy poważnie traktować ludzi, których Bóg nam powierzył, jeżeli nie będziemy respektować tego, że Bóg uczynił ich jako rozumnych i wolnych. I nie będzie dobrych rezultatów, jeżeli nie będziemy naśladować Boga właśnie w tej Jego, można by powiedzieć, pedagogii, w tym pewnym tłumaczeniu. W tym pewnym tłumaczeniu. Czasem będzie po prostu chodziło o, o, o sposób, o sposób, w jaki mówi się o, o pewnych rzeczach, bo wiadomo, że jeżeli ktoś jest przełożonym, to przysługuje mu jakaś władza, ale można z tej władzy skorzystać tak, żeby kogoś, krótko mówiąc, zdołować, żeby nie powiedzieć zgnoić, albo można z tej władzy skorzystać tak, że ten drugi człowiek zostanie napełniony. Zostanie napełniony czy podniesiony, podniesiony dzięki temu, w jaki sposób ta władza będzie, będzie wykonywana. Chyba tyle na dzisiaj. Jeżeli chcielibyście się czymś podzielić w komentarzach, to bardzo was do tego zachęcam i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, szczęść Boże.